teraz weźcie głęboki wdech i wydech. Zastanawialiście się kiedyś nad tym, po co oddychamy? W skrócie, oddychanie służy do tego, by dostarczyć komórkom tlen i odebrać dwutlenek węgla, którego komórki już nie potrzebują. Tlen to gaz, który znajduje się w powietrzu. Powietrze trafia do organizmu dwoma drogami. Bardziej naturalne jest dla nas oddychanie przez nos. W jamie nosowej powietrze jest ogrzewane, nawilżane i częściowo oczyszczane z pyłów, które mogą się w nim znajdować. Oddychanie przez usta przydaje się wtedy, gdy mamy zatkany nos albo gdy potrzebujemy szybko zaczerpnąć większą porcję powietrza. I z nosa, i z jamy ustnej powietrze poprzez gardło kieruje się do krtani. Znajduje się ona tuż za językiem, zaraz obok przełyku. Zobaczcie, w tym miejscu krzyżują się nasze drogi oddechowe i przewód pokarmowy. Może to być niebezpieczne, na przykład wtedy, gdy kęs jedzenia zamiast do przełyku trafi do krtani i wywoła zakrztuszenie. Podczas połykania jedzenia wejście do płuc jest blokowane, ale lepiej w czasie jedzenia nie śmiać się i nie krzyczeć. Krtani jest ważnym miejscem, ponieważ znajdują się w niej tak zwane fałdy głosowe, dzięki którym możemy mówić. Gdy wdychamy powietrze, przepływa ono przez krtań i przechodzi do tchawicy. To dość sztywna rura, która prowadzi do płuc. Ale najpierw, jak konary drzewa, rozgałęzia się na coraz mniejsze gałązki, czyli oskrzela i oskrzeliki. Na końcu tych najmniejszych i najcieńszych rurek znajdują się pęcherzyki płucne. Są zbudowane z cienkiej błony oplecionej naczyniami krwionośnymi. To w pęcherzykach płucnych tlen z powietrza przenika do krwi, zaś dwutlenek węgla jest transportowany w odwrotnym kierunku, czyli z krwi do wnętrza płuc. Dwutlenek węgla wydychamy potem na zewnątrz, a tlen wędruje z krwią i trafia do każdej komórki ciała. Tlen jest komórką potrzebny do życia, jego brak oznacza śmierć. W płucach człowieka znajduje się ponad 300 milionów pęcherzyków płucnych. To więcej niż wszystkich ludzi mieszkających w Polsce, Niemczech, Francji, Hiszpanii i we Włoszech. Zanim powietrze trafi do pęcherzyków płucnych, przechodzi przez drzewo oskrzelowe. Jego ścianki są pokryte lepkim śluzem, który działa jak klej, do którego przyklejają się różne zanieczyszczenia znajdujące się w powietrzu. Gdy nazbiera się ich tam dużo, albo gdy w śluzie zaczną się mnożyć bakterie lub wirusy, organizm musi się tego pozbyć. Wtedy zaczynamy kaszleć. Istnieje jeszcze jeden odruch związany z oddychaniem. To czkawka, która czasami męczy nas, jeśli zbyt szybko coś połknęliśmy. Nie ma prostego sposobu, jak sobie z nią poradzić. Po prostu trzeba przeczekać. Człowiek podczas odpoczynku oddycha od 12 do 15 razy na minutę. Dzieci oddychają szybciej niż dorośli, choć i dorosłym zdarza się szybko oddychać, na przykład wtedy, gdy ich organizm potrzebuje więcej tlenu, czyli wtedy, gdy intensywniej pracują ich mięśnie. No to teraz jeszcze raz. Bierzemy głęboki wdech i wydech. Już wiecie, po co oddychamy?